teraz dzisiaj to, co będę mówił, związane jest z pewną ewangelizacją, z pewnym wydarzeniem, które nazywa się Bóg Cię Kocha Tour. To robi organizacja Billy Grahama i chciałbym, aby Szymon w tej chwili puścił ten krótki film i później będę kontynuował. Witam, jestem Franklin Graham. Cieszę się, że w kwietniu przyszłego roku przyjadę do Krakowa, aby głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Byłem w waszym pięknym mieście dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, pomagając ludziom z sąsiedniego kraju na Ukrainie. Teraz przyjeżdżamy do Krakowa, aby głosić Ewangelię. Będę głosił tylko proste przesłanie Ewangelii i dam zaproszenie dla ludzi, aby złożyli swoją wiarę i zaufanie w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł powiedział, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. W przesłaniu Ewangelii jest moc wypełniona Duchem Świętym. A świat potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek nadziei, którą znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Potrzebujemy waszej pomocy. Potrzebujemy, abyście przyprowadzili niezbawionych. Potrzebujemy, abyście zaczęli się modlić. Największą rzeczą, jaką możemy zrobić dla wydarzenia ewangelizacyjnego, jest modlitwa. Mój ojciec zwykł mawiać, że trzy wspaniałe momenty w kampanii ewangelizacyjnej to te, kiedy ludzie się modlą, potem kiedy ludzie się modlą i kiedy ludzie się modlą. Ja się z tym zgadzam. Miał rację. Musimy się modlić o zgubionych. Módlcie się za swoje miasto. Módlcie się, aby Bóg zstąpił i pobłogosławił. I żeby nastąpiło wylanie Jego Ducha Świętego na wasze miasta. Nie mogę się doczekać. Przyjeżdżam do was sercem, by głosić Ewangelię waszemu miastu i ludziom w Polsce. Dziękuję za tę możliwość. Cieszę się, że mogę być z wami. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję. Dziękuję, Szymon. Więc słuchajcie, Bóg Cię Kocha Tour. Tak, wiem, że w Krakowie, powiecie daleko, ale dlaczego zdecydowaliśmy się też jako Kościół wziąć udział w tym, mówić o tym? To będzie 15 kwietnia, dlatego że to też, o czym mówiliśmy przez ostatnie tygodnie w naszej serii DNA Kościoła, naszych wartości, to o czym czytamy w Piśmie Świętym, że chrześcijaństwo stricte jest związane, nieodzownie związane jest z tym, aby mówić innym o Jezusie. To, że ty i ja spotkaliśmy Jezusa i przekazywaniem Go dalej innym ludzi, przyprowadzaniem swoich bliskich, znajomych do Jezusa, wskazywanie na Jezusa, dlatego jest Kościół, dlatego my tutaj się znaleźliśmy, bo ktoś kiedyś nam powiedział o Chrystusie. I w związku z tym, że Kościół wierzący powinni głosić Jezusa, mamy z tym też jeden chyba z największych problemów, aby to skutecznie robić. Tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu w trakcie kazania, że jakiś może, ja sobie to określam, 10% ludzi potrafi w prosty, łatwy sposób mówić o Jezusie i robią to pięknie, wzorcowo, a pozostałe 90% ma z tym problem, większy bądź mniejszy, w jaki sposób to robić. I Bóg Cię Kocha Tour, drodzy, jest takim jednym z narzędzi, nazwijmy to narzędzi, pomocą dla wierzącego, aby mówić innym o Jezusie, powiedzieć swoim bliskim. Za chwilkę będę mówił na ten temat, w jaki sposób też to robić i w jaki sposób właśnie misja Billy Grahama proponuje wierzącym, aby to robić. To wszystko jest po to, abyśmy mogli na przykład zaprosić kogoś i wziąć na Bóg Cię Kocha Tour do Krakowa, zaprosić kogoś do kościoła, nabrać zachęty, nabrać umocnienia, aby to robić, aby może zacząć to robić, mówić o Jezusie, albo żeby wrócić do tego, żeby zacząć mówić ludziom o Jezusie i robić to skutecznie. Więc będziemy w to robić, chcę was zachęcić, możecie też wejść na stronę Bóg Cię Kocha Tour, poczytać sobie coś więcej na ten temat. My o tym będziemy jeszcze w przyszłym roku również wspominać. Również 18 lutego przyszłego roku w sobotę będzie taki w związku z tym wydarzeniem w naszym kościele kurs, który się nazywa Chrześcijańskie Życie i Świadectwo. Jest to kurs, który prowadzi i mówi o tym, jak żyć efektywnym życiem chrześcijańskim, jak składać świadectwo o Jezusie, jak troszczyć się o tych, którzy nawracają się, którzy stają się chrześcijanami.
Więc też zachęcam Was, zapraszam Was już na to. To będzie otwarte wydarzenie. My jako Kościół tego nie będziemy robić, bo udostępniamy miejsce. Udostępniamy dlatego, że chcemy udostępniać nasz Kościół na wszelką dobrą inicjatywę. Po to Bóg dał nam ten budynek, abyśmy mogli nim Boga chwalić i używać do wielu różnych rzeczy. Jeżeli ktoś z Was chciałby się zaangażować w wolontariat w czasie tego wydarzenia, też możecie wejść na stronę tego wydarzenia Bóg Cię kocha Tur i zobaczyć, w jaki sposób można się w to zaangażować. Więc będzie to. Chcemy, kochani, w przyszłym roku głosić Ewangelię. W tym roku też chcemy, ale w przyszłym roku również chcemy pomagać sobie w tym, jak to robić, aby wielu naszych bliskich, wielu naszych znajomych rzeczywiście poznało Chrystusa i abyśmy my też z tego mieli wielką radość. Drodzy, w związku z tym tytułem dzisiejszego kazania jest Jestem jak Andrzej. Więc jeśli jest Andrzej jakiś na sali, to z wiarą wiemy, że chcemy być tacy jak ty. Tak, więc Patryk teraz zrobi zdjęcia. Tata Patryka ma na imię Andrzej, więc chcemy odnowić relację z tatą Patryka i wyślemy mu to, więc pozdrowienia. Patryk, pozdrów tatę, może znowuż kiedyś będzie nam dane się spotkać. Rodzice Patryka służą w kościele w Rudzie Śląskiej, więc ciężko się z nimi spotkać, bo w tym czasie są w podobnym miejscu jak my dzisiaj. Więc tytuł kazania: Jestem jak Andrzej. Jestem jak Andrzej, czyli przedstaw swojemu przyjacielowi, znajomemu Jezusa Chrystusa. Bo to robił Andrzej, to robił apostoł Andrzej. Kiedy mówimy o Andrzeju, zastanawiamy się, który to był apostoł. Bo z reguły, jeśli myślimy sobie apostoł, uczeń Jezusa, to przynajmniej dla mnie pierwsze imię to... Ciekawe, czy będzie takie same jak wasze. Piotr. To Piotr. Nie wiem, czy ktoś myślał o Piotrze. Dziękuję, jest kilka osób. Jesteście prawdziwie wierzącymi ludźmi. Więc Piotr. Więc Piotr, kojarzy się nam Piotr, wielki człowiek, zaparł się Jezusa 3 razy, a potem wzbił się na wyżyny. To o nim Jezus mówi, że użyje go do zakładania kościoła i zresztą też wiele tekstów na ten temat czytaliśmy. Więc Andrzej, kim był Andrzej? I chciałbym Was zachęcić do otwarcia Pisma Świętego, czy to w formie papierowej, czy jakiejkolwiek innej dzisiaj macie, na Ewangelii Jana, rozdział 1 i kilka wersetów będzie z rozdziału 1. Później będziemy czytać kilka innych rozdziałów, ale tych tekstów dzisiaj troszeczkę też przeczytamy. Więc mowa o Andrzeju. Więc Ewangelia Jana, 1 rozdział, wersety 40-42. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jezusa i poszli za Jezusem. Usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przyprowadził też go do Jezusa. Jezus zaś przejrzał mu się uważnie i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kamień, to znaczy Piotr. Więc kim był Andrzej? Ewangelia mówi, że Andrzej był jednym z pierwszych uczniów, których Jezus powołał na swoich właśnie apostołów, na swoich uczniów. Jednym z pierwszych dwóch bodajże. Więc powołał ich Jezus jako pierwszych. I ciekawe jest to, że kiedy Jan Chrzciciel opowiadał Andrzejowi o Jezusie, dlatego że Andrzej był w gronie uczniów najpierw Jana Chrzciciela i podążał za Janem Chrzcicielem. I kiedy pierwszy rozdział Ewangelii mówi, że kiedy Jan opowiedział Andrzejowi o Jezusie, kiedy Andrzej dowiedział się, kim jest Jezus, od razu za nim poszedł. To jest niesamowite też, takie zachęcające, że kiedy usłyszał, poszedł. Nie miałem tego w notatkach, ale niech to będzie zachętą dla Kościoła, może dla Ciebie, niech dla nas wszystkich również, że kiedy mówisz komuś o Jezusie, to ten ktoś na to reaguje. Niech reaguje w sposób taki, jakbyśmy chcieli. Pójdzie za Jezusem. Więc Jan powiedział Andrzejowi o Jezusie i Jan od razu, natychmiast poszedł i do Jezusa. Co zrobił dalej? Odnalazł swojego brata Szymona, którego Jezus nazwał Piotrem, i przyprowadził go na spotkanie z Jezusem.
Dlatego wiemy o Piotrze. Dlatego pierwsze skojarzenie to Piotr. Ale skąd się wziął Piotr? Dlatego, że jego brat Andrzej przyprowadził go do Jezusa. Gdyby Andrzej tego nie zrobił, nie wiem, czy poznalibyśmy Piotra. Więc to, o czym dzisiaj chcę mówić, w taki sposób płynący z zachęty Pisma Świętego, ale także w jakiś sposób praktyczny, to, że możemy robić to samo, co Andrzej. Więc dzisiaj, jutro, każdego dnia ty i ja możemy zrobić to samo. Możemy modlić się o członków rodziny, o swoich przyjaciół, o sąsiadów, o współpracowników, o ludzi, którzy są gdzieś wokół nas, którzy są gdzieś wokół ciebie, bliżej bądź dalej. Możemy to robić. To, co słyszeliśmy na tym promocyjnym filmie, co zwykł mawiać Billy Graham, który od pewnego czasu jest w niebie, u Ojca w niebie. Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić w czasie ewangelizacji, to modlić się i modlić się. Więc niech to będzie cię zachętą do zrobienia tego pierwszy raz, albo może powrotu do tego, aby modlić się i modlić się o swoich bliskich. Więc możemy to zrobić. Niech to będzie się dla nas zachętą. A następna rzecz, co możemy zrobić, to przyprowadzić go. Oczywiście promocyjny film tego wydarzenia zachęca, żeby przyprowadzić go na Bóg Cię Kocha Tour i możesz to zrobić, do tego Cię zachęcam. Ale możesz go przyprowadzić na grupę domową, razem lepiej. Możesz go przyprowadzić do kościoła. Możesz podejmować starania, aby przyszedł do Twojego kościoła. Możesz to zrobić, możesz modlić się, a potem go przyprowadzić. I krótka także historia, bo myślę, jest ona w pewien sposób zachęcająca. Historia tej akcji Jestem jak Andrzej. Bo misja Billy Grahama właśnie charakteryzuje się tym, że mówi o tym, aby być jak Andrzej. I właśnie ciekawostką jest to, że wiele lat temu, może kilka osób na tej sali wtedy było już na świecie, w 1954 roku, kiedy Billy Graham przeprowadzał ewangelizację w Londynie, jego zespół ewangelizacyjny, jego zespół organizacyjny usłyszał o lokalnym kościele, który w szczególnie skuteczny sposób docierał do ludzi z Ewangelią. Docierał i ci ludzie przychodzili do jego kościoła, więc robili to skutecznie, ponieważ zapraszali, modlili się, robili to w podobny sposób jak Andrzej właśnie. I wtedy właśnie misja Billy Grahama zaczęła robić to samo. Zaczęła w ten sposób robić, aby modlić się o swoich bliskich, zapraszać ich na konkretne wydarzenia, używając do tego właśnie członków lokalnych, wspólnot lokalnych kościołów. I stąd wzięła się akcja Jestem jak Andrzej. Akcja, która może być tylko akcją, ale która może być znakomitą pomocą dla każdego z nas, aby mówić o Jezusie innym, aby pamiętać o tym. Więc Jestem jak Andrzej rodzi pytanie, jak mogę stać się jak Andrzej, jak mogę być jak Andrzej. I kiedy myślimy sobie, to jest pewna postawa serca, że wszystko zaczyna się w sercu. I przeczytam werset z pierwszego listu apostoła Piotra, który był czytany bodajże też na zeszłotygodniowym kazaniu. Ale pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 werset. I czytamy tutaj. Na Panu, na Chrystusie, skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją, dlaczego żyjecie Ewangelią, dlaczego żyjecie Chrystusem. Więc wszystko zaczyna się w sercu. Moja postawa, ja chcę coś zrobić. Ja chcę zacząć zabiegać o moich bliskich. W zeszłym tygodniu też, czyli to było w zeszłym tygodniu jak ten werset. Kiedy czytałem ten werset ma dwa słowa. Pierwsze słowo jest greckim słowem hetoimos, które mówi, oznacza osobę gotową i przygotowaną do dzieła. Czyli apostoł Piotr mówi, skupcie się na Jezusie, abyście byli gotowi, abyście byli przygotowani do dzieła. To słowo również przypomina hebrajskie słowo kun, które mówi o stanowczości, o stabilności, o pewności, trwałości. Mówi, skupcie się na Jezusie, abyście byli gotowi, abyście byli stanowczy, pewni, wytrwali. Więc możemy podzielić się tą nadzieją, podzielić się Jezusem, zaczynając od modlitwy.
Czyli dzisiaj ty i ja możemy przypomnieć sobie kogoś, przypomnieć sobie jakąś bliską osobę, z którą dawno już nie miałeś kontaktu, o której może w jakiś sposób zapomniałeś, a może relacje się nawet troszkę urwały, albo jesteś blisko z tą osobą, zacząć się o nią modlić. Pielęgnować znajomość, starać się tą znajomość pielęgnować i w końcu zacząć zapraszać tych ludzi do kościoła czy na inne wydarzenia. Możemy to zrobić. Dlatego, że apostoł Piotr mówi, skupcie się na Jezusie, a będziecie gotowi, będziecie wytrwali. Będziecie potrafili to zrobić. Będziemy potrafili to zrobić. I co, drodzy, charakteryzuje Andrzeja? Cecha charakteru Andrzeja. Pierwszy list Jana. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 40 werset. Przeczytam jeszcze raz. Andrzej, brat Szymona, był jednym z dwóch pierwszych, którzy usłyszeli słowa Jezusa i poszli za Jezusem. Byli zdecydowani. Więc był jednym z dwóch pierwszych, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Usłyszał i poszedł. To, co wspominałem już na początku, Andrzej nigdy nie był znany i nie jest znany z Biblii w Piśmie Świętym jako jakiś wielki nauczyciel, bo za tego uznajemy z niektórymi osobami na sali, że był nim Piotr, bądź inni apostołowie, na przykład Mateusz, Łukasz, ci, którzy pisali Ewangelię, czy inni. Właściwie Andrzej to wymieniany jest tylko w kilku wydarzeniach. Więc Andrzej nigdy nie był znany jako wielki nauczyciel, jako jakiś kaznodzieja, jako uczony w piśmie. Bóg nie wykorzystał go również przy tworzeniu Biblii, nie napisał żadnej Ewangelii, choć chodził z Jezusem, choć jako jeden z pierwszych poznał Jezusa. Nie był. Imię Andrzej oznacza mężczyzna. Był po prostu, możemy powiedzieć, to zabrzmi może mało elegancko, mało dostojnie, ale był zwykłym człowiekiem. Zwykłym, niezwykłym. Był po prostu człowiekiem, był po prostu mężczyzną. Był świętym taki jak ty i ja. Świętym dlatego, że jeżeli poznał Jezusa i poznałeś Jezusa, stałeś się chrześcijaninem, jesteś świętym. Więc on był taki jak ty i ja. Co więcej, jego stopień rozpoznawalności, Andrzej był mniej znany niż wielu innych apostołów. Nie wiem, ilu z was, czy ktoś z was, kiedy powiedziałem Andrzej, kiedy zaczęli, czy widzieliście ogłoszenie o kazaniu Jestem jak Andrzej, przypomniał sobie, kim był Andrzej, albo od razu widzieliście, że Andrzej to był jeden z tych pierwszych uczniów, których Jezus powołał. Nie widzę? To dobrze, bo to pasuje do mojego kazania. Ale rzeczywiście, nie słyszymy o nim. Jeżeli wczoraj czytałeś Ewangelię Jana, 1 rozdział, to sobie przypomniałeś o Andrzeju. Mówię, a ten Andrzej fajnie zareagował. Chcę z niego brać przykład. Więc Andrzej niewiele znany. Mniej znany od innych apostołów. Określany jest w Biblii jako brat Szymona Piotra. To niezbyt miłe. Jeżeli ktoś ciebie określałby jako brat, na przykład gdyby ktoś określał mnie, o, ten pastor, brat swojego brata Jakuba. Fajnie, jestem dumny z mojego brata, ale chcemy być traktowani inaczej. Raczej wolelibyśmy powiedzieć, o, to jest ta osoba. To on ma jakiegoś tam brata, ale on to jest człowiek do naśladowania. Jego wszyscy znają. Ale właśnie o Andrzeju tak nie pisze. Był określany bratem Szymona Piotra. Ale to, co już wspominałem, nie możemy zapomnieć, że to on właśnie swojego brata, Szymona Piotra, przyprowadził do Jezusa. I to Piotr był tym, który wiódł prym wśród 12. Ale zrobił to Andrzej, tego, którego nikt nie zna. Tego, o którym może czytający Pismo Święte zapomnieli. To był Piotr. Ale co dzieje się dalej? Więc charakterem było to Piotra, to, co charakteryzowało, że był mało znany, ale jednak wykonał właściwe dzieło. Przyprowadził swojego brata. Kolejna rzecz, którą chciałbym przeczytać, to z Ewangelii Jana, również 1 rozdziału, 35-39 werset. Rozmowa Andrzeja z Janem Chrzcicielem. I czytamy. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami, między innymi właśnie z Andrzejem. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział, oto Baranek Boży.
Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za Nim idą, zapytał, czego szukacie? Odpowiedzieli, rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to, chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia zostali już u Niego. Było to około godziny 16. Więc Andrzej spotkał Jezusa na podstawie świadectwa swojego przyjaciela Jana Chrzciciela. Czyli Bóg użył zaufanego człowieka, Andrzeja, Jana Chrzciciela, aby złożyć świadectwo. On go użył. Andrzej uwierzył słowom Jana o Jezusie. Czasem myślę sobie, że kiedy czytamy takie teksty, różne teksty w Piśmie Świętym, które czytamy, wydaje nam się takie, no takie fajne, takie oczywiste, ale może nie za bardzo zastanawiamy się nad głębią tego tekstu. No bo cóż ten tekst mówi? Jan powiedział, oto Baranek Boży, pięknie, jako wierzący ludzie, przyklaśniemy temu, pięknie się to czyta, ale co to znaczy? To znaczy, że kiedy Jan Chrzciciel powiedział Andrzejowi o Jezusie, powiedział, kim On jest i co On uczynił, zaraz do tego Baranka Bożego jeszcze dojdziemy, to zmieniło serce Andrzeja i niezwłocznie zareagował na Ewangelię. Zareagował, dlatego że miał otwarte serce na spotkanie z Bogiem. Więc Bóg użył zaufanego człowieka Andrzeja, aby mógł powiedzieć mu o sobie. Więc Bóg będzie używał Ciebie, Bóg chce używać Kościoła. Kto powie Twojemu bliskiemu, naszym bliskim o Jezusie? My możemy to zrobić. I zgodnie z Pismem, z treścią Pisma Świętego okazuje się, że możemy i mamy wszystko ku temu, aby zrobić to skutecznie. Dlatego, że to, co dzieje się w sercu człowieka, to już jest Boże działanie. Ty mówisz, Ty składasz świadectwo, a Duch Święty działa w życiu drugiej osoby. I Bóg właśnie też wykorzystuje tutaj to stwierdzenie Jana Chrzciciela, że oto Baranek Boży. I Ewangelia Jana, 29 werset tego pierwszego rozdziału właśnie mówi, następnego dnia Jan Chrzciciel, zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział, oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. Więc na te słowa, na te reakcje o Jezusie reaguje człowiek. Baranek Boży. W Starym Testamencie Izrael składał baranka na przebłaganie grzechów. Stąd jest ta analogia w Piśmie Świętym Jezusa do Baranka Bożego. Jan Chrzciciel mówi, oto Jezus, On zgładził grzechy świata. On jest Zbawicielem. On, dzisiaj powiemy, wtedy jeszcze nie mogli tego powiedzieć, On umarł i zmartwychwstał dla Twojego usprawiedliwienia, abyś mógł stać się wolny od grzechu, abyś stał się chrześcijaninem, abyś był zbawionym. Aby tak jak śpiewaliśmy w trakcie uwielbienia, aby Twoje życie zależało od Chrystusa. On to zrobił. Moc Ewangelii. Powiedział jedno słowo. Oto Baranek Boży zmył grzechy świata. I oni poszli. Pięknie się to czyta, ale wierzę także, że potrzebujemy może jako Kościół, jako wierzący. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi zbyt negatywnie, ale na nowo uwierzyć w moc Ewangelii. Że kiedy mówisz o Jezusie, że kiedy powiesz swoje świadectwo, powiesz, że Bóg jest dla Ciebie ważny, powiesz, że chcesz, aby Twoje życie zawsze zależało od Chrystusa. Owszem, możesz spotkać się z jakąś negatywną reakcją, ale to jest Ewangelia, która ma moc. I Ewangelia Jana niesamowicie zachęca mnie do tego, aby mówić o tym, aby pokonać jakiś swój lęk. Dlatego, że to zadziałało w życiu Jana Andrzeja. Poszedł za tymi słowami. Uwierzył w to, że Jezus jest jego Zbawicielem. Że Jezus gładzi grzechy świata, nie tylko jego, ale grzechy wszystkich. Dlatego poszedł po swojego brata, poszedł po swoich kolegów, nazwijmy to. Aby przyprowadzić ich do Jezusa, który ma moc zgładzić grzechy ich życia. Zbawić ich. Więc Jezus zbawia, jest barankiem. Jezus umarł za mnie i za Ciebie, abyśmy mogli być zbawionymi ludźmi, abyś mógł być chrześcijaninem, aby Twoje życie było nacechowane pokojem i Bożą miłością i zbawieniem. Więc kolejna rzecz. Bóg stawia tutaj na relację, kiedy głosimy. Jan przyprowadził Andrzeja do Jezusa. Właśnie to Jan powiedział, oto Baranek Boży,
wskazał, tam jest Jezus, to Baranek Boży. Nie wiem, czy coś mówi więcej, Ewangelia za dużo na ten temat nie mówi, ale przyprowadził, powiedział, tam jest Jezus, Baranek Boży, Twój Zbawiciel, Twoje życie może się zmienić. Idź. Dlaczego mówimy o relacjach? Dlatego, że badania, oczywiście amerykańskie, bo głównie Amerykanie badają różne rzeczy i niech im oklaski za to będą. Więcej wiemy na ten temat. Badania mówią o tym, że 80% tych, którzy przychodzą na wydarzenia ewangelizacyjne, którzy przychodzą do kościołów, zostali przyprowadzeni przez swoich przyjaciół, przez swoich znajomych. Gdybyśmy spojrzeli na nas, z jakiego powodu znaleźliśmy się w kościele, z jakiego powodu powierzyliśmy swoje życie Bogu, to dlatego, że ktoś nam kiedyś powiedział o Chrystusie. Ktoś nas przyprowadził w to miejsce. Ktoś przyprowadził cię do kościoła. Również większość ludzi, większość osób, które przychodzą same do kościoła z jakiegoś powodu, zostają w tym kościele, jeżeli ktoś nawiąże z nimi relacje. Jeżeli ktoś się do nich odezwie. Jeżeli to zachęta teraz, drogi kościele, do nas wszystkich. Ktoś wypije z nim kawę, zacznie z nim rozmawiać, zainteresuje się. Wtedy zostaje w danym miejscu, zostaje w kościele. Więc większość ludzi pojawia się w kościele, pojawia się na ewangelizacji i poznaje Boga dlatego, że ktoś im o tym powiedział, że ktoś się nimi zainteresował. Chciałbym także nas zachęcać, może mobilizować do tego, że kiedy jesteś w kościele i pijesz tą pyszną kawę po nabożeństwie, żeby móc zainteresować się drugą osobą, porozmawiać, może nie nachalnie, ale zainteresować się, nawiązać relacje, zaprosić na spotkanie grupy domowej, bo to działa, relacje, jesteśmy ludźmi, jesteśmy relacyjni, potrzebujemy relacji. Więc Bóg używa relacji ludzkich, aby doprowadzić ludzi do relacji z Jezusem Chrystusem. Używa nas, ciebie i mnie i chce to czynić. I kolejna rzecz, która charakteryzuje tutaj Andrzeja, to pierwszą rzecz, jaką zrobił Andrzej, to spędził czas z Jezusem. O tym mówi werset 39. Oni się pytają, gdzie mieszkasz. Takich pytań kilka Jezus usłyszał w czasie swojej 3-letniej służby na ziemi. Andrzej pyta Jezusa, gdzie mieszkasz. No to Jezus odpowiada, jak chcesz wiedzieć, gdzie mieszkam, no to chodź ze mną, to zobaczysz, gdzie dzisiaj będę mieszkać, gdzie dzisiaj będę spać. Spędzili czas z Jezusem. Zatroszczyli się o osobistą więź z mistrzem, poznali go. A następnie poszli i przyprowadził swojego brata do Jezusa. Spędził czas z Jezusem. Zanim zaczął przyprowadzać innych do Jezusa, spędził z nim czas, poznał, kim on jest. Dla mnie to jest niesamowita kościele zachęta do tego, aby mieć relację z Bogiem. Aby korzystać z rzeczy, które będą zbliżały mnie do Chrystusa. Aby żyć w taki sposób, jak mówi pieśń, którą śpiewaliśmy i dzisiaj nie przekręcę, tytułu nie znam, ale tekst, który mówił, że Chrystus mi wystarczy. Kiedy zapytali Jezusa, chodź za mną, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy dzisiaj w taki obrazowy sposób spotkali Jezusa, zagadnęlibyśmy Go o coś, Panie Jezu, chcielibyśmy z Tobą pójść, zobaczyć, gdzie mieszkasz. Może Andrzej spodziewał się, że Jezus mieszka gdzieś w jakimś pięknym apartamencie, w jakichś super warunkach i życie z Nim może być bardzo przyjemne. Jezus mówi, chodź za mną, to zobaczysz. Nie powiedział im, gdzie mieszka, mówi, chodź za mną. Oczywiście, kiedy my dzisiaj czytamy Biblię, to już wiemy, że poszli w dobre miejsce, że wszystko tam się znakomicie wydarzyło, że Andrzej poznał Jezusa i potem poszedł po swojego brata. Ale czy Andrzej to wiedział, gdzie może pójść? Przecież on go jeszcze nie znał. Nie wiedział jeszcze wiele o Jezusie, bo to był też początek służby Jezusa. Ale na to wezwanie mówi, tak, pójdę, spotkam się z Tobą, pójdę tam, gdzie Ty jesteś. Wiecie, z reguły tak jest, albo w ogóle tak jest, żeby poznawać Boga, to potrzebujemy decydować na to, co On chce czynić w Twoim życiu. Potrzebujemy rezygnować z jakichś rzeczy, z jakiejś swojej wygody, rezygnować może z jakichś grzesznych czynów.
Czasem może ugryźć się w język, może z kimś się pojednać, aby być blisko Boga. I kiedy Andrzej mówi do Jezusa, gdzie mieszkasz, mówi, chodź za mną. Jakże często Bóg do nas mówi, Jezus do nas wierzących mówi, do ludzi mówi i do nas wierzących, do Kościoła, chodź, poznaj mnie. Może odłóż swoje sprawy na później. Odłóż może swoje jakieś hobby na później. Odłóż rzeczy, które zajmują ci czas, a może otwórz Biblię, poczytaj, posłuchaj, co chcę do ciebie powiedzieć przez Pismo Święte. Może pójść na nabożeństwo, może pójść na spotkanie grupy domowej. Może słuchaj wartościowych rzeczy, może posłuchaj jakiegoś kazania, posłuchaj muzyki uwielbienia, która będzie pulsowała w twoim całym ciele, w twoim duchu i w twoim sercu przez cały dzień, aby być bliżej Jezusa. Aby być bliżej Jezusa. Pismo Święte mówi, że Bóg dalej znaleźć się tym, którzy Go szukają. I to jest pewne. Jeżeli szukamy Jezusa, szukasz z Nim kontaktu, szukasz Jego głosu, to pewne jest to, że Bóg będzie dawał ci się znaleźć. Będzie odpowiadał na twoje modlitwy. Będzie odpowiadał na twoje pytania. Ale ty i ja musimy zrobić to, co zrobił Andrzej. Jezus mówi, chodź, pokażę ci i pójść. I nie zadawać pytań, ale gdzie idziemy? Ale gdzie pójdziemy? Czy to będzie hotel pięciogwiazdkowy, czy może jakaś stajenka? Nie, po prostu idź za Jezusem. I pozwól Mu czynić nową rzecz w twoim życiu. Może to dotyczy właśnie twojej relacji z Bogiem, uwierzenia w Chrystusa, decyzji, aby pójść za Nim, decyzji, aby może zacząć Mu służyć. Ale Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. I kolejna rzecz. Jaki był motyw, jaki był cel działania Andrzeja? Więc po tym, jak Andrzej spotkał Jezusa, jego priorytetem stało się przyprowadzenie brata i znajomych do Jezusa. Spotkanie, przyprowadzenie ich do Jezusa. I właśnie ten 40, 42 werset o tym mówi, że przyszedł do swojego brata, mówi, słuchaj, spotkaliśmy Mesjasza, spotkaliśmy go. Więc musieli na niego czekać i mówi, Piotrze, muszę ci coś powiedzieć, spotkaliśmy Mesjasza. Myślę, że bardzo mocno to przeżywał. I myślę, że jestem przekonany, że każdego dnia potrzebujemy na nowo tak bardzo mocno być zafascynowani Bogiem. Bo jeżeli ty i ja nie będziemy zafascynowani naszym Bogiem, Jezusem, to, że Go spotkaliśmy, to, że posłuchałeś jakiegoś kazania, to, że może coś przeczytałeś z Pisma Świętego, jeżeli to nie będzie dla ciebie fascynujące, to nie będzie też dla mnie i dla ciebie ważne to, aby komuś powiedzieć o Jezusie. Aby kogoś zaprosić do kościoła na wydarzenie ewangelizacyjne. Wtedy raczej bardziej będziemy myśleć, co tu może być nie tak w czasie tego nabożeństwa. Czy mój kolega, moja koleżanka zobaczy coś niewłaściwego. Może ktoś się do niej nie uśmiechnie. Nie. Kiedy będziesz zafascynowany Jezusem, to wiele problemów, tak zwanych problemów, naszych obaw, które mamy w naszym codziennym życiu, przestanie mieć znaczenie, bo będziesz zafascynowany Jezusem. I to będzie napędzało twoje życie. To, aby powiedzieć innym o Jezusie, to, aby być w Kościele, to, aby mieć relację z Nim. Jaki był sposób postępowania Andrzeja? Znaleźć, odpowiedzieć i przyprowadzić. Więc Andrzej odnalazł swojego brata. Opowiedział mu, że spotkał Mesjasza. I przeprowadził go. To rzeczy, które wymagają zaangażowania. Musi nam się chcieć. Ale myślę, że kiedy będę zafascynowany Jezusem, kiedy będziesz Nim zafascynowany, to będzie ci się tak chciało chcieć, jak czasem nam się nie chce. Więc sposób postępowania, znalazł swojego znajomego, znalazł swojego brata, opowiedział mu i przyprowadził go. W życiu Andrzeja były jeszcze dwa wydarzenia, w których zareagował w właściwy sposób. Jedno z nich jest opisane również w Ewangelii Jana, 6 rozdział, wersety 8-9. I pozwólcie, że przeczytamy je szybko, jeśli je oczywiście znajdę. Jest to historia nakarmienia 5000 ludzi, 5000 mężów, jak mówi Biblia, niewielką ilością jedzenia.
To jest ta sytuacja, kiedy nie mieli co dać jeść ludziom, którzy słuchali Jezusa. I Jezus zapytał swoich uczniów, trzeba nakarmić tych ludzi. Mówi, trzeba ich nakarmić. Na to oni zareagowali, nie mamy pieniędzy, nie ma gdzie kupić. I werset 8-9, 6 rozdział Ewangelii Jana mówi. Na to odezwał się jeden z jego uczniów. Może 7 jeszcze werset. Filip odpowiedział, 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Znowuż go tak nazwano, żeby było wiadomo, kim on jest. Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Co zrobił Andrzej? Słuchajcie, jest pewna potrzeba. Była potrzeba i Andrzej znajduje rozwiązanie. Apostoł Filip mówi, 200 denarów, masa pieniędzy zabrakłoby, żeby tych ludzi nakarmić, a w domyśle nawet gdyby je mieli, to i tak nie było gdzie kupić tego jedzenia. Więc Andrzej sobie przypomniał, że jest tutaj mały chłopiec, który ma 5 ryb i 2 chleby. Na odwrót. Dobrze, że słuchacie. Załóżmy, że zrobiłem to specjalnie. Więc Andrzej znajduje rozwiązanie, ma inicjatywę, nie jest bierny, też nie czeka, aż ktoś coś zrobi, aż ktoś coś zrobi lepiej. Wiecie, mówiąc to, że ktoś coś zrobi lepiej, to jest taka cecha, trochę cecha ludzka, trochę cecha również Kościoła. Czasem czujemy się niewystarczająco dobrzy, doskonali. Niektórzy nie czują się wystarczająco godni, aby móc coś zrobić. Czekamy na tych lepszych wokół nas, na tych lepszych w Kościele, którzy mogliby zająć się jakimś dziełem, jakimś zadaniem, jakąś służbą w Kościele, no bo ja nie mogę. Wiecie, nie wiem, jak czuł się Andrzej, ale on znalazł rozwiązanie. Nie szukał kogoś lepszego, nie szukał lepszych rozwiązań. Ale mówi, jest chłopiec, ma trochę jedzenia, możemy coś z tym zrobić, jest tego niewiele, ale znalazł coś. Mówi do Jezusa, prześciga się w dobrych uczynkach. Wiecie, Biblia też mówi o prześciganiu się w dobrych uczynkach. Jestem przekonany, mocno to wierzę, że Kościół także powinien prześcigać się w dobrych uczynkach. Prześcigać się w tym nie na zasadzie jakiejś rywalizacji, niezdrowej rywalizacji, ale prześcigać się w tym, aby dobrze czynić, aby znajdować rozwiązania, aby nie czekać, aż ktoś coś zrobi, albo myśleć o sobie w taki sposób, że ja przecież nie mogę. A skąd wiesz, że nie możesz? Spróbowałeś? Jeżeli nie spróbujesz czegoś zrobić, to nie wiesz, czy się do tego nadajesz, czy możesz to zrobić. Więc Andrzej to zrobił. Kolejna rzecz, o której mówi Ewangelia, to jest 12 rozdział, wersety 20-22. Ostatnia rzecz, którą zrobił Andrzej, o której możemy czytać w Ewangelii Jana. Czytamy, wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta zobaczyć, złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsajdy w Galilei z taką prośbą, Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przyszli do Jezusa. No ten Andrzej był, widzę, już wtedy dość rozpoznawalny. Mówi, przyszli ludzie, którzy chcą się spotkać z Jezusem. Więc Filip wziął tych ludzi, przyprowadził ich do Andrzeja. A co zrobił Andrzej? Zaprowadził ich do Jezusa. Możemy powiedzieć, że Andrzej, kiedy ja czytam tą historię, to widzę, że Andrzej zawsze był tam, gdzie trzeba. Zawsze był w odpowiednim miejscu i czasie. Skupiony na Jezusie i gotowym do działania. Jakie wnioski płyną z życia Andrzeja? Że Bóg używa tak zwanych zwykłych ludzi w niezwykły sposób. Niech to będzie zachętą dla każdego z nas, że Bóg może używać Ciebie, nazwijmy to, podkreślimy to, skutecznie używać Ciebie do głoszenia Ewangelii. Że Bóg może również Ciebie skutecznie używać w jakiejkolwiek służbie, w której możesz być. Kolejny wniosek, jaki płynie, że prawda jest ważna w przyjaźniach, że kiedy będziesz miał z kimś relację i będziesz dbał o nią, będziesz modlił się o tą osobę, możesz mu powiedzieć właściwie wszystko. I to będzie wysłuchane. Prędzej czy później wyda to jakiś owoc.
Trzeci wniosek, jaki płynie, to każdy może tak samo służyć, jak to czynił Andrzej. Możemy to zrobić. Możemy reagować z otwartym sercem na Jezusa, mieć z Nim relacje, powiedzieć innym o Jezusie i przyprowadzić Go do Jezusa. To możemy zrobić. Czy możemy już grać? Michał, teraz chciałbym, abyście rozdali pewne karteczki, pewne pomoce. Chciałem też skorzystać dzisiaj, drodzy, z tego, co misja Billy Grahama ma przygotowane. Bardzo fajne. Od razu mówię, w każdym miejscu, gdzie byłem, kiedy coś rozdawano, żeby wpisać czyjeś imię, nie lubię tego momentu. Kiedy byłem na spotkaniu organizacyjnym wydarzenia Bóg Cię Kocha Tour, kiedy prowadzący to spotkanie dla pastorów i liderów pokazał te karteczki, mówię, o rany, nie lubię tego momentu, kiedy trzeba czyjeś imię wpisać. Ale praktyczne narzędzie. Zespole, jeśli moglibyście zająć miejsce na scenie, byłbym Wam bardzo wdzięczny. A Kościół jeszcze bardziej. Jestem jak Andrzej. Przedstaw swojego przyjaciela Jezusowi. Andrzej spotkał swojego brata i przyprowadził go do Jezusa. Na odwrocie są cztery kroki, jakie mogą nam pomóc tym, aby przyprowadzać swoich bliskich do Jezusa. Podziel się z przyjacielem swoją wiarą w czterech krokach. Pomódl się, podziel się, przyprowadź, a potem zatrosz się o tą osobę. Na dole jest miejsce, w którym możecie wpisać modlę się o kogoś. Jak nie masz czym napisać, możesz to sobie zrobić później, możesz to zrobić dzisiaj, po południu, po obiedzie. Ale niech ta karteczka pomaga nam myśleć o ludziach, którzy leżą Ci na sercu. Jak nie masz kogo wpisać, to pomódl się dzisiaj wieczorem, jutro rano. O kogo masz zacząć się starać? Niech to będzie narzędzie w Kościele, które będzie nam pomagało. Kogo chcesz dzisiaj wpisać na to? O kim Ci dzisiaj Pan przypomina? Nie? Dziękuję. Chciałbym, kochani, abyśmy wstali, abyśmy mogli się modlić. W pierwszej kolejności, abyśmy mogli przypominać sobie o tym, kogo masz w swoim sercu, z kim chciałbyś może na nowo odbudować relacje, kogo chciałbyś widzieć w Kościele obok Ciebie, który nawraca się, który poznaje Chrystusa. Jeśli są to osoby, to chciałbym, abyśmy, kochani, mogli się modlić teraz. Abyś mógł się teraz pomodlić właśnie o te osoby, które masz na sercu. Jeśli nikogo nie masz, to powiedz: Panie, chcę mieć kogoś. Chcę komuś powiedzieć. Chcę się kimś zainteresować. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, co wydarzyło się te 2000 lat temu, że Ty przyszedłeś, byłeś posłuszny Bogu Ojcu i oddałeś swoje życie jako zapłatę za grzechy świata, za nasze grzechy, że dzięki Tobie możemy być zbawieni. Dziękuję Ci za to, że powołałeś nas, aby być Kościołem, aby być Twoimi dziećmi. I dzisiaj, Panie, jako Kościół chcemy może na nowo podejmować wyzwanie, podejmować staranie, skuteczne staranie w głoszeniu, mówieniu o Tobie, że Ty jesteś Zbawicielem, że Ty jesteś tym barankiem. Dzisiaj, Panie Jezu, chcemy modlić się o te osoby, które mamy w sercu, które zostały wypisane na tych kartach. Dzisiaj chcemy zaczynać się o nie modlić, potem chcemy się o nie modlić i znowuż się o nie modlić, aby, Boże, przyprowadzić je do Ciebie. Dzisiaj, Panie Jezu, wzywamy Cię nad tymi osobami. Prosimy Cię o naszych braci, o nasze siostry, o naszych rodziców, o naszych dziadków, o naszych przyjaciół, o ludzi, z którymi pracujemy, o naszych sąsiadów, ci, którzy leżą nam na sercu. Panie, chcemy się o nich modlić. Chcemy, Panie, w przyszłym roku spotykać się z nimi w Kościele. Chcemy widzieć, jak oddają swoje życie Tobie, jak ich życie jest dzięki Tobie uratowane. Chcemy oddawać Tobie chwałę, Panie, a Ty wspomagaj nas, Kościół, w tym, abyśmy byli skuteczni w głoszeniu, abyśmy byli zafascynowani Tobą każdego dnia. Dzisiaj, Panie, także chcę modlić się o to, abyś Ty odnawiał nasze serca, aby Twój Kościół był Tobą zafascynowany. Dzisiaj chcę, Panie Jezu, także modlić się z tymi osobami w tym miejscu, które jeszcze nie zdecydowały się na to, aby swoje życie położyć w Twoje ręce, abyś Ty stał się najważniejszy. Jeśli Cię mają takie pragnienie, niech powiedzą to Tobie.
możesz dzisiaj powiedzieć do Jezusa: Jezu, ja Cię zapraszam Cię do mojego życia. Ja chcę stać się Twoim dzieckiem, chcę, abyś zmieniał moje życie. Chcę doświadczyć Twojego przebaczenia moich grzechów, Twojej ofiary przebłagalnej za moje życie. Chcę stać się jak Andrzej, który kocha Cię z całym sercem, który poszedł za Tobą, który odpowiedział na Twoje wyzwanie. Panie, modlimy się i chcemy być Kościołem, który jest jak Andrzej, który jest aktywny, który mówi. Panie, dawaj nam odwagi, dawaj nam zachętę. Wywyższamy Cię, Jezu. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen. Chcemy, kochani, jeszcze przez chwilę trwać w uwielbieniu. Może modlić się właśnie jeszcze o te osoby. Prosić Boga, aby rozpalał nasze serca, abyśmy byli nim zafascynowani. Abyśmy kochali Go z całych sił. Niech Jego imię będzie uwielbione. Amen.